Staramy się na portalu prezentować zegarki bardzo różne, przyciągające. I wydaje nam się, że każdy z nich czymś i kogoś przyciąga. Dziś prezentujemy czasomierz marki niemal egzotycznej. Ja nie ukrywam, że nie spotkałem się z nią nigdy wcześniej. Karl von Zeiten. Firmę reaktywowano. Pierwotnie została założona przez zegarmistrza Karla von Zeitena w Schwarzwaldzie. Dziś w ofercie marka ma dość dużą paletę modeli. Jest wiele eleganckich, klasycznych modeli zegarków nawiązujących do czasomierzy z połowy ubiegłego wieku. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługują zegarki z linii Eisenbach oraz Rus. Eleganckie i stonowane. Czasomierze tej firmy są napędzane mechanizmami mechanicznymi Miota, Seiko, a także kwarcowymi tej firmy, jak i szwajcarskimi Ronda. Są także czasomierze na bazie mechanizmów chińskich, często z wieloma, nieraz bardzo ciekawymi komplikacjami. Dziś zaprezentujemy właśnie tego typu model. Jest on jakby z drugiej strony skali, ponieważ zupełnie nie jest ani stonowany, ani jakoś bardzo elegancki. To jest czasomierz krzyczący, ekstrawagancki niemal. Po pierwsze jest duży, ma 46 mm średnicy. Choć trzeba przyznać, że dość krótkie, niezbyt masywne, opadające ku dołowi uszy pozwalają mieć nadzieję, że mimo wszystko będzie to dość wygodny zegarek. Ja kilka godzin miałem go na ręku i nie było żadnych oznak niewygody. Koperta jest stalowa i trzeba przyznać też, że całkiem nieźle wykonana. Ten zegarek ma jednak za zadanie przyciągać swoją tarczą. I zdecydowanie robi to. Na pierwszy plan wychodzą dwa widoczne układy balansowe. Troszkę przypomina to rozwiązanie z czasomierza Legacy Machine firmy MB&F. Tutaj jasno-szara tarcza przyozdobiona jest takim wzorem jakby turbiny z silnika odrzutowego. Decentralnie pod godziną 12 umieszczono wystającą, tak jakby zawieszoną troszeczkę w powietrzu, tarczę, na której mamy standardowe wskazanie czasu oraz mały sekundnik. Przestrzeń poniżej zajmują właśnie wspomniane dwa układy balansowe. Osłonięte są jakby wysięgnikami z polerowanej stali. Dwa pracujące koła balansowe naprawdę przyciągają oko. I trzeba przyznać, że robią duże, pozytywne wrażenie. Z drugiej strony zegarka przez przeszklony, zakręcony dekiel widać mechanizm. Jednak szczelnie zabudowany, przykrywającymi go płytami, które są pokryte szlifem nazywanym perełkowaniem, tudzież groszkowaniem. Widoczny wachnik ma naniesione pasy genewskie oraz logo firmy. Prawdopodobnie mechanizm powstał na bazie produktu firmy Shanghai Watch kaliber 0,5. Producent Karl von Zeiten określa go jako kaliber 224. Czasomierz otrzymujemy na dobrej jakości skórzanym pasku z fakturą skóry krokodyla w bardzo ciekawym, takim spatynowanym, ciemnoszarym kolorze. Pasek jest wygodny, miękki, zapinany jest na taką mięsistą, stalową, logowaną klamrę na pin. Cały zegarek jest moim zdaniem całkiem dobrą ofertą dla osób, które szukają zegarka ekstrawaganckiego, widocznego, z dodatkowymi, często nietypowymi komplikacjami, ale w korzystnej cenie. Ten wyceniono na okolice 400 euro. Wydaje mi się, że jest to całkiem dobra oferta, a niezbyt widoczny tutaj napis Made in Germany gwarantuje, że czasomierz został wykonany na naprawdę przyzwoitym poziomie. Pozdrawiam i dziękuję.